Cześć wam, cześć moi drodzy, chodzą z tej strony i dzisiaj będzie kolejny odcinek ze składania Poloneza od De Agostini. Dokładnie, miał być tylko jeden z drzwiami, ale myślę, że złoży jeszcze jedne drzwi, potem kolejne, a potem zmontujemy całe to badziewie. O, tak poprawię trochę kadr, kurde, nie ma to jak ustawiać wszystko na wizji, kurde, balans. No, dobra, mamy kolejnych 5 numerów. Od numeru 93 do 97 to są wszystko drzwi tylne prawe, lewe tylne drzwi i jo. Więc ja się zabieram do rozpakowywania pierwszego numeru z tych wszystkich. O, może te sobie odłożę tutaj na boczek, żeby nie przeszkadzały i będziemy jechali po kolei. O, tutaj będzie tam widać w kadrze numer 93. Oficjalnie rozrywamy folię. Oficjalnie nic nie widać, bo mam kijowe oświetlenie, jak zawsze. Ale mam nadzieję, że dźwięk będzie w porządku. O, chyba jest w porządku. No, tu mamy boczek drzwiowy. Numer kolekcji kolejny. Folia oczywiście idzie precz. Co my tu mamy? Jakiś sedan, Aronde. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś Peugeot podobny, padziewie. A, Simca. No to Francja, no to byłem blisko. Dobra. Mamy drzwi. Tu też trzeba ładnie rozciąć. Mam tu gdzieś nożyczki. I będziemy teraz tak strasznie brać i rozrywać, jak barbarzyńcy jacyś. Po prostu sobie ładnie rozetniemy. Oj. Nożyczki na boczek. I wyciągamy boczek, kappa. O, jest boczek, boczuś. Może uda mi się jeszcze trochę światło poprawić. O, teraz. Halo lampko, proszę stać w miejscu. Oj, teraz to jest, widać wszystko. Czyli może nie mam aż tak słabego tego oświetlenia, kappa. No, oczywiście folia na bok. No i co? No instrukcja montażu jest prosta. Mamy tylko do zamontowania klameczkę oraz odblask, chyba to jest. Chyba wtedy nie stosowali tych światełek w drzwiach teraz, że po otwarciu drzwi świeci się lampka, że hej, on drzwi ma otwarte. A jak i tak otworzy się drzwi przed kimś, tuż przed nosem, to i tak drzwi można łatwo stracić, jak jest ktoś bardzo dużym dzbanem, ale dobra. Montujemy, oczywiście tu mamy nasz... Nie widać tego, o. Jest czerwona lampka i klameczka wewnętrzna. O. Oho, jedzie pogotowie po ulicy. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale ja słyszę. No. W sumie najmniejsza, druga większa, w sumie już nie, dawno nie składałem, bo trochę czasu minęło. Zbierałem sobie numery, chyba ze 3 albo 4 miesiące. To jest na jeden miesiąc 4 numery. O, dobra, wsadziłem. Artur potwierdzi, bo on se zbiera tą zbroję, albo zbierał, już nie wiem. Czy się pojawią kolejne odcinki ze składania, chyba że poszedł też, tak jak ja, że czekam na większą ilość, o, chyba odwrotnie ją zamontowałem. Oczywiście, że odwrotnie, ale jestem dzbanem. Ale dziwne, że weszła. Ta. O, ale teraz weszła jakby łatwiej. O. Dobra, mamy korbę, korbotronik. Dobra, drzwi, boczek mamy gotowy. Wsadzone. Dobra, boczek ląduje pod monitor. Folijka na bok, gazetka na bok. I teraz sięgamy po numer 94. Hops. Dobra, i co my tu mamy? Ramka i jakieś tam elementy do boczku. Kurde. Oczywiście. Ładnie nożyczkami można to obciąć. O, bardzo kijowo się utegowało. Dobra.
gazetkę. Jest folia na bok, oczywiście pocięta jak cholera. Tak. Co mamy w gazetce? Deunexia, o! Opel Kadett w wersji milenialnej. Jak to się tak mówiło? Jeszcze czarna tablica. Złomnik by się cieszył. Albo przynajmniej pan Bieda. O, pan Bieda taką chyba ma. Albo miał, albo chce mieć. O, tu jest Kadett. Nie, tu nie jest Kadett. To jest Pontiac Kadett, kurde. Pontiac? A, to w Kanadzie sprzedawane. Pasport, a lub Asuna, dobra. Jak ktoś lubi graty, to może sobie poczytać. Mi się tego czytać nie chce. Dobra, mamy kolejne drzwi. Drzwi? Elementy drzwi? Dobra. Otwieramy komisyjnie. Powiedziałbym wysoka komisja, ale nikt tu nie jest wysoki. A jestem dość przeciętnego wzrostu, tak? Wyciągamy folia na bok. Co tu mamy? Podłokietnik. Klamka. Jakieś zaślepki. A, popielniczka oraz ramka. A to ci uciekinierka, kurczę. O, więcej folii, plastiku. Dobra. Ona niech sobie idzie tu pod monitor. O, nawet nie widać na nagraniu, że ona tam jest, ale ona tam jest. Nie widać. Nie błyszczy się. Ale jest, o. Proszę bardzo, jest, tłumaczy. Ale... Dobra, co my tu mamy? No, montujemy części popielniczki. To jest to. O. Śrub. O, nawet takie śrubki tu są, bo i żebym ich tylko nie pogubił. O. Montujemy sobie to. Momencik, to ma iść, jak to ma iść. To jest PPP. Chyba tak, jeden otwór jest mniejszy, drugi mniejszy, innej opcji nie ma, żeby to wsadzić. Cyk, wsadzone. I teraz montujemy ją na boczku drzwiowym. Cyk, zamontowane. Teraz podłokietnik. Też wszystko na wcisk wchodzi. No, coś mnie ostatnio choróbsko łapie. O, jest zamontowane. No, boczek drzwiowy czeka na kolejny element. Tu mamy klamkę zewnętrzną i te śrubki. Może ja je tak tutaj położę. Od boczku. Hehe. No i koniec. Następny numer to będzie numer 95. Dobra, mamy drzwi. Drzwi! I oczywiście numer, poszelecimy trochę bardziej tą folią. Dziękuję bardzo. Ratujemy planetę, kurde. Mniej poli. Co my tu mamy? Skoda Felicita, o! Felicita! Nie umiem. Momencik. Okej, jestem z powrotem. Mamy naszą Skodę Felicitę! No, Felicita. O! Nazwa Felicia pochodzi od eleganckiego kabrioletu Skody, który powstał w latach 59-64. Niewielkiej liczby egzemplarzy. Auto był przez na eksport, chociaż trafił do krajów socjalistycznych w wersji szczególnie zasłużonych. O, wersja kombia. Boże, kombi. Pick-up. Kombi też było. O, oczywiście silniczek taki sam jak w każdej Skodzie. Dobra, komplet drzwi lewe tylne. To jest dużo roboty, nie ma, całe trzy kroki. Dobra, nożyczki time. Więc te nożyczki, śrubki jeszcze są nierozsypane, na szczęście. No, resztę to już rozerwę. Poszeleścimy bardziej folią. Wymontujemy ją sobie z tego. To są one, te drzwi, a nie ta drzwi. Dobra, co my tu mamy wmontować? Klameczkę. I w ten sposób, cyk, wciśnięta i oraz rameczka. O, w końcu będzie ją widać, bo te drzwi są tutaj żółte, pomarańczowe, na wideo wyglądam jak żółte. A każdy, nie, napiszcie w komentarzu, jaki tam kolor widzicie, ja widzę taki bardziej pomarańcz,
coś w tym deseń. Ale wszyscy wiemy, że jestem daltonistą. Wniosąc po niektórych komentarzach znanych użyszkodników YouTube. O, proszę bardzo, mam piękną rameczkę zamontowaną na drzwiach. Nawet ma tu L wybite. O, nawet coś tam widać. Ok, to teraz drzwi lądują tutaj pod monitorem. I jedziemy z kolejnym numerem. Numer 96. Co my tu mamy? Mechanizm opuszczania szyby. Szyba będzie w następnym numerze. Kurde. Oj, i trochę się zmieniły siateczki, bo teraz są bardziej takie miętkie, bo ten numer tak był pakowany. Kurde, ale nie kaszle. Co my tu mamy w numerze? Toyota Corolla. O, chciałbym taką Corollę kiedyś. No, tylko nie wiem, czy one... O, jaka ruda tutaj piękna. Nie wiem, czy to będzie widać. O, na zdjęciu, o. Proszę bardzo, jaka ruda na drzwiach, kurde. Przecież Mazdy to nie gniją, ni za nic. Mercedesy tym bardziej, one tylko biodegradują. O, E36, o. Nie, E86, kurde, ale jestem dbany. Toyota. O Jezu, ale brzydal. Dobra, mniejsza z Toyotą, jedziemy dalej z montażem Poloneza. Och, ho. O Jezu, jest ten dupiaty zamek. Bardzo nie lubię go montować, bo tam jest ta mała sprężynka i ona może lub... I ona raz mi zrobiła. Potem jej, kurde, pół godziny szukałem. No, wyciągamy z większej torebki, mniejsze torebki. Co tu mamy? Plastikowe trzymadło, zawiasik i śrubki. Śrubeczki, proszę bardzo, śrubeczki. Śrubeczki. No, bo ja sobie na razie tylko tak otworzę, nie będę ich wysypywać. Bo mi się jeszcze wezmą i pogubią, chociaż mam całą masę śrubek, bo na szczęście ci, co ten... Co... jak to się mówi? Projektowali te zestawy, dołączają na szczęście po jednej śrubce przynajmniej gratis. Jakby jakaś uciekła. Nie wiedzieli, że to będą dzieci skręcać, kurde. A i tak ten montaż jest dość skomplikowany. Dobra, teraz mamy to przykręcić tymi śrubkami AM. To są te śrubki, które... AM. A, to one... Aha, tam jest więcej niż jeden rodzaj śrubek. Dobrze. No, to jednak muszę trochę wysypać. No, bo to są te dzyndzle małe. O, i kurde, dwie się wzięły. I śrubki idą, jedna idzie w to miejsce. No, tylko fajnie było, gdyby się zaczęła wkręcać. Nie chcę przekręcić gwintu, bo to jest pewnie taki metal, że momentalnie się poprzekręca. Chyba, że ja złą śrubkę wziąłem. Moment. Nie, taka mała, gruba, chuda. O, tutaj. O, wszystko oczywiście widzicie. Jak jest skręcane. A! Nie, no to chyba nie są te śrubki. To wchodzi strasznie opornie. Wygląda, żeby weszły, no, chociaż no, nie schowały się do końca te łebki. Oj tam, dobra. No teraz otwieramy sobie. Tutaj tam opcję. O, zameczek oraz mechanizm opuszczania szyby. A, i tu są kolejne śrubcy.
O, jest sprężynka oczywiście, którą mamy wsadzić na ten dłuższy kawałek. Oraz jak ona ma pójść. Aha, tutaj. To może wam przybliżę. To ja tak gwizdam, kurde. Ona ma iść tu. Oczywiście nic nie widać, bo wszystko zasłania padłami. Na. Zaraz. Aha. O. Hej, o, tak ma być. O. Kurde, uciekła. Sprężyna okropna. O, dobra, trzymie się. A ma być w ten sposób założone. Tak? Nie, nie tak. Sprężyna ma być tu w środku, ale ten. O. Kurczę. Kurde, balans. O. Jeszcze trochę. O, jest. Teraz chyba będzie w porządku. O. I jak tutaj się będzie zamykało, to będzie pracować. O, teraz gra. Oj. Dobra. I ucieka sprężyna, no. Dobra, nieważne. Tu gdzieś było, o, to. I to trzeba przyczepić tu. Za pomocą wkrętu AM. To jest ten wkręt. No, on ma iść tu. Tylko najpierw muszę to jeszcze raz z powrotem tutaj. O Jezu. O, ten sposób. I to tutaj. O. I wkręcamy. O, przesunąłem sobie wszystko. Oczywiście nic nie widzieliście całej mojej operacji. Nie, nie. O. Hej! Rozkręciło się. Wszystko szlak trafił. Jeszcze raz. O Jezu. A few moments later. O. Działa to. Chyba nie. Chyba to nie działa. Coś to jest strasznie luźne. To chyba jednak nie jest ten wkręt. Ła! Super wyskoczyło. Wykręcaj to. To powinno wejść tutaj. O, i to się powinno tak na sztywno ruszać. Nie ruszać właśnie. Może po prostu tam ten krem. Boże, krem. Wkręt jest wadliwy. Albo oczywiście ja coś spingoliłem, ale raczej nie, raczej wątpię. Albo ten speed już jest trochę inaczej zrobiony niż te pozostałe, co były. Jest tak bardziej na środku to wszystko. Ale nie. To musi być tak, tym dłuższym końcem tu. No to musi być w ten sposób. O, kurde, teraz tego nie widać, bo wszystko trzymam palcami. Tak samo cień jest. O, tak to ma pracować. Tylko to ma być na sztywno. Tu, żeby blokowało sprężynę. Żeby to było blokowało sprężyny, to trzeba to jakoś wkręcić. Tylko która to. Dobra, tą śrubkę weźmiemy tym razem. Spróbujemy go wkręcić do końca. No. No i chuj lata. Ups. Nie ma żadnych, nie mam żadnych innych śrubek w zestawie.
Dali mi złe śruby, no oczywiście. Więc momencik nam, zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Jeszcze raz, 3, 4. No okej, okay, jestem z powrotem i chyba znalazłem śrubki, które mi są tu potrzebne. I to są takie śrubki, a nie takie jak tutaj, czyli ze ściętym łebkiem. Teraz będę musiał to wszystko odkręcić. Dobrze, że nie wyrzucałem tych śrubek poprzednich, z poprzednich numerów. Bo coś tak czułem podskórnie, że jednak mogą takie coś odwalić. No ale co to jest takie sklejanie bez przygód? Co to jest? Trzeba być idealnym od razu. Nikt jest idealny, kurde. Dobra, odkręcamy. No i uciekło. Chyba, że to ma iść też tak trochę inaczej. Nie, dobra. Nie będę kombinował. Zrobię tak, jak kazali tutaj w instrukcji. W sumie tak robię cały czas, ale wychodzi jak zwykle. No, jeszcze raz to wsadzamy tutaj, to tutaj. O, dobra, czymie się jako tako. No, w ogóle to jest ten element jest jakiś taki, wygląda na przepracowany już. Co swoje w życiu widział. I tak, sprawdzimy, czy to są faktycznie te śrubki, które tu wylosowałem. Tylko nie chcę tego opuszczać, bo mi wszystko poleci w kosmos. O, oczywiście piękną łapę widzicie. Oczywiście część już wyleciała w kosmos. A, ale teraz się ładnie wkręca. No, to jest chyba jednak... Zrobimy to ciutkę inaczej, żeby... Chociaż, o, dobra. Chociaż jak tu przyjdzie boczek drzwiowy, to tego widać nie będzie. O, i to są te wkręty, kurde. Się ładnie wkręciło. Nie, dalej się rusza. Super, dalej się rusza. O. O, już się nie rusza, tak, dobra, to te wkręty też idą out. Te, które w poprzednio żem tu wkręcił, to może teraz trochę odzubujemy. Szerszy kas, żeby się złapali, żeby cokolwiek było widać, kurde. Odkręcamy śrubencję, te. No, złe śrubki dali, no. No, spadaj. Ty? Nie, nie ty. Spadaj. O, ty. Może nie będę wszystkich wykręcał. Oj, to ja tu ładnie wchodzą. To mam tylko nadzieję, że gwint nie jest zjechany przez tamtą śrubkę. O! Przecież te są, mają bardziej ten łapek wypukły. A, już trudno, dobra. Dwie wymienię, resztę tamta zostanie. Zobaczymy, jak co się stanie, jak tu przyjdzie boczek drzwiowy i tym podobne. Chyba na to po prostu boczek przyjdzie, tylko muszę szybę jeszcze montować. No kurde, wyjdziesz chamie, czy nie wyjdziesz chamie? No dziad nie chce wyjść, ale za to ten wyszedł, świetnie. No! O, wylaz. Łachmyta. Nie chciał dać się wykręcić ze stołka. Dobra. Cyk, myk, fuch. O, momentalnie. Jak wchodzi jak w masło. O, dobra, jest. Zamek już mamy. Rusza się ten plastik. Dalej się rusza, kurczę, blade. Nie wiem czemu. Jeszcze raz. Sobie go tutaj trochę dociągnąć. Ale chyba to nie za wiele to pomoże. Dobra. Kolejnym etapem jest przykręcenie. Przykręcenie tego tutaj dynksa i tego dynksa. Czyli tak, to idzie tu, a to idzie tu do góry. Tak? No. I to mamy przykręcić. Czym mamy to przykręcić? Śrubkami. To będą pewnie te mniejsze. Mypy wkręty.
Ale te są chyba dobre. Kurde, tak czarne na czarnym to kiepsko widać. O, ciasno, ciasno wchodzi, ciasno chodzi. Kto, powiedzmy sobie szczerze, kto to będzie otwierał. No. O Jezus. O. Coś tu jest, coś mi tu nie gra. No dobra, przyjdzie reszta, to wtedy się będę zastanawiał, o co nie chodzi. O, odpadła ramka z okna, niedobrze. Teraz zawiasik. No chodź tu. O. O Jezu, jak ten zawias też ciężko chodzi strasznie. To już zardzewiał? No bo tak go ciasno spasowali w fabryce, dobra. O, to ma być w ten sposób. O, tu, tu. I też te wkręty. BM. O. Cyk. O kurde, no. Co jest? Nie chcą się wkręcać. Chyba, że oczywiście pomyliłem. Wkręty. Bo te jedne mają szersze jakby kapturek, drugie mają węższy. No oczywiście, że pomyliłem. No ten się wkręca dobrze. Tego trzeba wykręcić i wkręcić gdzie indziej. No, czyli tak, ten jest źle wkręcony. Czyli z tym szerszym kapturkiem idą. Tu właśnie coś tak mi też nie pasowało. Nie, one są parę milimetrów grubsze, albo mają inne. Win, to gdzie ta śruba? O, ta się wkręca od razu łatwiej. O, i to też zaczęło lżej chodzić przede wszystkim. A ty wylatujesz. Siup. I ty wlatujesz. Będę musiał Pałkizowi te śrubki przekazać, co mi zostaną. Wyślę mu pocztą, bo przyjadę do jego pałki z garagę. No. No. Kurde, nie ma to jak. A w ogóle moje światło doświetlające właśnie padło. I już nic nie będzie widać. Co jest? Nie chcą się wkręcać. Coś opornie te śrubki wszystkie idą. Bardzo opornie. Ciekawe, jak się dźwięk nagrywa w ogóle. W końcu jakoś kurde FSO. Trzeba dobrze odwzorować, kurde, oryginał. Nie, ja z moim polonezem nie mam żadnych problemów. Poza tymi, które sam stworzyłem. I normalnymi problemami eksploatacyjnymi. W sumie tutaj ta szybka nie powinna się ruszać. Zobaczymy, jak oni to, jak to rozwiązali. Dobra. Rusza się, jeszcze się rusza, trzeba dokręcić. Dokręcamy śrubę, proszę Państwa. O, chyba już się bardziej. Bardziej nie da, bo złamie śrubokręt i co będzie. No to nic, będą trochę latać. Czyli mamy skręcone, dokręcone, bardzo ładnie. Lądują pod monitor. Sprawdź ruchomość zamka, to on tak się rusza, że wylatuje ze wszystkiego. Dobra. Następny numer, proszę. Numer 97. Ostatni, coś mi tam spadło, chyba jakieś pakowanie po śrubkach. Ostatni? Tak, ostatni.
A no tak, bo Boczek był w pierwszym numerze. O. No. Tni. Dziękuję. O, przycinają na jakości folii. Ta też jest taka miękciutka. Ale już kurde, 90 numerów. To pewnie im ha. W sumie nie wiem co. Dobra, nieważne. Nie wiem co chciałem powiedzieć. Dobra. Co mamy w numerze? Nasz Metropolitan. To jest chyba jakieś amerykańskie coś. Albo angielskie. Angielski. Co to jest? Chryste, panie. Ale fajny taki. Takie. Kurde, to miało wersję kombi? O Jezu. Dobra, mniejsza z tym. Co my tu mamy dalej? Montaż drzwi do końca będzie przeprowadzony. Otwieramy. Kurde. Mam nadzieję, że nie pogubię śrubego w ogóle. Część elementów jest w stanie luźnym. Folii. Kolejne śrubki. Kolejni śrubcy. Tu jest jakieś coś. Tu jest listwa. Jest i szybka. Trójkącik oraz szyba. Wszystko, wszystko. Tu już sama folia została. Żeby teraz nie upaprać paluchami tych szybek. Dobra. Pierwsze co to ta listwa. O, i oczywiście zamek wyleciał. No i folia spadła. Jakaś tam na podłogę. Trudno. No dobra, najpierw przykręcę szybę. Bo mam, nie chcę tego odwracać. No, o, szyb, trójkącik już zamontowany będzie zaraz. Śrubcy. Biorę śrubki z tego numeru. Śrubokręcik. I kręcimy. I kręcimy niczym łęcina. Przykręcamy kinkiecik, żeby zobaczyć jakich dołów żeśmy narobili. Pozdrawiam widzów, kurde. Kapitana bomby i fanów. Dobra, jedna śruba jest. Nie trzeba będzie ją zaraz dociągnąć, ale to chyba sobie wezmę większy śrubokręcik, a nie taki mały pyrtek. W sumie zawsze mi wystarczał, żeby to przykręcać, ale te drzwi się składają wyjątkowo opornie. Trzyma się. Lata, to szkoda, że tego kurde balans nie widać. Jak to lata, kurde. Dobra, leci na bok na razie. Za chwilę to wsadzę. I teraz szyba ta. Aha, ją po prostu nie przykręcamy do niczego, lul. Tak ma se po prostu tu wejść w te rowki. No, fajnie by było. Zaraz. A, dobra. Bo tu jest tak znowu zrobione. Takie tu, o, trzeba to wsunąć tak, widz. Oj, to jest. Najpierw musi być to jakieś otwarte. O! Tu jest prowadnica jako taka. O! Tylko tu oczywiście nie wlazło. Czy wlazło w prowadnicę? Wlazło, o! Tylko powodzenia, żeby to otworzyć. Albo, a, do, o, o!
Teraz hula, o. Szkoda, że nie można całej otworzyć. Dobra. Tu są prowadnice zamontowane. Tutaj, no. Szkoda, że w tamtych przednich tak się nie dało zrobić. Dobra. To już zamontowane. Został boczek i ten. No to najpierw sobie wsadzimy to raz jeszcze. Może tym razem nie wystrzeli. I boczek. Panie boczku. Ale coś mi się widzi, że to będzie latać. Tu coś nie chce wskoczyć. O, klik. O, teraz zamek będzie się trzymał, chyba. Chyba tam korbki inaczej powinienem wsadzić. A, już dobra. Chociaż. Przekręcić bym ją chciał, tak. Tylko, że. Ech. O, teraz będzie dobrze. Nie będzie w razie czego zawadzać, jak się drzwi będą zamykać. O, i teraz to. Listwa. Kurde. Listwa boczna. Dobra. Proszę bardzo. Drzwi skończone. Kolejne ze wszystkich drzwi. To jest. To się chyba przy tym przykręci tu do nadwozia jakoś. Jak będzie się to trzymać, no. Dobra, trzymie się. No, więc to by było na tyle. Drzwi zostały skręcone. Nie wiem, ile będzie trwał ten materiał. No, ale na teraz to by było tyle, więc dziękuję Wam za uwagę. No i może kolejne drzwi będziemy składać później, kiedyś. No, na razie. Bye, bye. Bajo, jajo, pomacham wam tutaj paluszkami.